Cześć, Marcin Leszczyński, drzewnaekspert.pl. Dzisiaj o koszu arborystycznym Protecta. Na tym filmie kilka słów. W zasadzie niewiele można o tym powiedzieć, ponieważ budowa tych koszy, tych toreb, worów jest tak prosta i tak pancerna, że to są ich dwie podstawowe cechy, czyli absolutny materiał, z którego są zrobione, to jest coś niesamowicie wytrzymałego. Wszystkie, ta część kordurowa, czyli ten kołnierz, jak i ta część zasadnicza z powycinanymi otworami, to naprawdę sprawia bardzo, bardzo solidne wrażenie. Zamiast szwów też są fragmenty tego tworzywa, tudzież skóry, przeplatane sznurem, czyli to w razie jakichś uszkodzeń arcyproste do naprawy. Możliwość modyfikowania, możliwość aranżowania tego kosza praktycznie nieskończona. Macie tu gigantyczną ilość otworów, przez które możecie przeplatać szpejerki, wplatać sznurki, przeplatać całe jakby wokół całego kosza, albo tylko pętelki tworzyć, wpinać karabinki. Także mnóstwo możliwości. Najmniejszy ma 30 litrów, bardzo solidna rączka, usztywniona. Większy 50 litrów i największy ma 80 litrów. Kosze te są podobne produkty do tych koszy, są wielokrotnie droższe. Protect tu się wyrobił jak na tą jakość, jak na tak solidny produkt. Wyrobił się w bardzo atrakcyjnej cenie. Drzewnoekspert.pl. Torby, kategoria torby, dostępne od ręki kosze arborystyczne Protecta. Cześć.